Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. W poniedziałek 29 maja 2023 roku jestem w Dalar w Turcji, w miejscowości Okrut Dżalar w hotelu Club Aqua Plaza. To już są nasze ostatnie dni w Turcji, co znaczy, że to też jest taka ostatnia relacja pogodowa z pomiarami temperatury wody w morzu i basenie. Także chciałem Wam serdecznie podziękować za te prawie półtora miesiąca oglądania moich relacji. Bardzo mi było miło. Przeżywałem to, jakby nie patrzeć, z Wami te emocje związane, czy lecieć, czy nie lecieć, jaka będzie pogoda i tak dalej. No i co dużo gadać. Pogoda była różna i tutaj mam dla Was niespodziankę. Za chwilę porozmawiamy z gościem specjalnym, z osobą, która mieszka tutaj w Alanii od 18 lat i opowie ona o właśnie swoich przemyśleniach i swoich spostrzeżeniach na temat pogody w maju w tym roku, ogólnie w Turcji w tym roku i porówna to do właśnie poprzednich lat. Jeszcze korzystając z okazji, mam do Was taką prośbę i propozycję w sumie. Jako że my już wyjeżdżamy z Turcji, ale to nie znaczy, że w ogóle relacji pogodowych nie będziemy, tak powiem, Wam pokazywać, więc jeżeli mielibyście ochotę pomóc nam trochę w tym i współuczestniczyć, to możecie nam wysyłać filmiki na Messengerze właśnie takie do 60 sekund, na których będzie widać morze lub baseny i niebo. Będziemy to wrzucać u nas na kanał, oczywiście będziemy Was oznaczać, że od Was mamy ten filmik i jeszcze dokładne szczegóły i regulamin takiej pomocy napiszę. Dam Wam znać, jakby to mogło wyglądać. Natomiast jeżeli mielibyście na to ochotę, to naprawdę będzie nam wystarczyło wysyłać takie filmiki na naszym Messengerze i wszyscy dzięki temu będą mogli wiedzieć, jakie aktualnie panują tutaj warunki. I też nie mówię tylko o Turcji. Jeżeli w ogóle z jakichś innych miejsc chcielibyście się dzielić, gdzieś lecicie na wakacje czy coś, to też zapraszam do takiej pomocy. A teraz już przejdźmy do tematu właściwego filmu. Zobaczcie, kto obok mnie stoi. Dzień dobry. Agata, Turtur, Polka w Turcji. Podlinkowuję w prawym górnym rogu oczywiście. Zobaczcie sobie i... Agata, co sądzisz o pogodzie w Turcji w tym roku, a szczególnie w maju, bo właśnie maj się kończy. Maj to po prostu jest rekordowo deszczowy w tym roku i pochmurny, ale i tak jest bardzo ciepło, nie? Także jest ciepło, ale przez 18 lat mojego pobytu w Turcji tylu deszczu w maju nie widziałam. To muszę przyznać, że to jest chyba rekord. Musiałabym sprawdzić statystyki, ale naprawdę wiesz co, jestem w szoku. A to co było dzisiaj w nocy, to w ogóle przebiło, nie? Wszystko. No naprawdę, także to był szok. Konkretna ulewa, bo zazwyczaj w maju to jest mega sucho, nie? Jak coś popada, to tak 15 sekund coś tam pokropi. Nie wiem, 5 minut, 15 minut i po wszystkim, a tutaj dosyć 2-3 dni, nie? Mamy taką pogodę. No dokładnie. Także... To już jest jakiś szok, naprawdę. No jest. Dobrze, że jest ciepło. No. Jest źle, nie? Ale jest inaczej. Tak, także... No. Także miejmy też nadzieję to dla Was, że to już się kończy, już przyjdzie naprawdę takie upały tego, czego oczekujecie po podróżach do Turcji. Dokładnie. W czerwcu i że nie zaskoczy Was już tak pogoda jak teraz. No tak, cóż. Tak, a ja u siebie na Instagramie też właśnie dodałam taką zapisaną relację o właśnie pogodzie i o tym, jak można też podejść do tematu pogody, bo to wiecie, można sobie nie dać zepsuć urlopu dokładnie tą pogodą, czyli nawet ten deszczyk niekoniecznie wcale musi być. I dużo wrzuciłam też relacji osób, turystów, którzy tak jak też wy przyjeżdżali i widzieli prognozy, że codziennie wiecie, będzie tam burza i grad i w ogóle nie wiadomo co, a przyjeżdżali i faktycznie okazywało się, bo jeszcze to jest myślę, że istotna sprawa, że żeby wiedzieć, że nie, to nie jest tak, że jak nam Wam prognoza pokaże 7 dni deszczu, to te 7 dni będzie dokładnie deszcz. Dokładnie, absolutnie tak nie musi. Przeważnie to ona się sprawdzi wręcz w 5 albo 10% maksimum tutaj, w tym. Albo na przykład będzie padało tylko w nocy, a w ciągu dnia tak jak widać, nie? Chodźmy w krótkich rękawkach, jest ciepło. Dokładnie, albo godzinkę, nie? Bo pada tak intensywnie i tyle, nie? Dokładnie. Także zaglądajcie do Instagrama też na Agaty, bo często się pytacie właśnie, co robić w deszcz, jak tutaj jest deszcz. I ja w sumie Wam powiem szczerze, że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale właśnie u Agaty znajdziecie na pewno takie pomysły. Także zapraszamy. Dziękujemy i lecimy mierzyć temperaturę wody w basenach i morzu. Cześć. Omówmy na start trochę pogodę. No, co to dużo gadać? Jest lipa. Wczoraj w sumie było, też tak się od rana zapowiadało, że będzie jak teraz. Nie wiem, czy widzicie, ale pada deszcz, bo nieduży ten deszcz pada, ale pada. W nocy była ogromna burza, także tak to wygląda. Wczoraj się wypogodziło na jakieś słońce, takie się pełne zrobiło na jakieś 2 godzinki w ciągu dnia, ale później
Nie padał deszcz, były chmury albo ciepło, było naprawdę 25-26 stopni, można spokojnie było korzystać ze zjeżdżalni, z basenu i tak dalej, tak też robiliśmy i większość ludzi z hotelu, tak, a dzisiaj powiem Wam szczerze, no jest słabo, jest 20 stopni, może 19 w cieniu, także tak to wygląda, zaraz zobaczymy ile mają temperaturę wody te baseny i morze, ale na pewno się sporo schłodziły, także trzeba wyczekiwać takich 2-3-4 dni lampy ciepła, żeby one się znowu nagrzały. No i pójdźmy po prostu sprawdzić. Zaczynamy od brodzika. O, nawet zobaczcie, wyciągnąłem ten moment, a on pokazuje 21,2 i jeszcze spada cały czas, nie? Bo spada. Dobra, ale zanurzmy, to nie woda będzie cieplejsza. Tak, 22,7. No ale sporo się schłodziło. Naprawdę, sporo się schłodziło, także... Więc tak, tutaj pójdźmy do głębszego basenu. Zobaczmy, to jest 1,40 m. 23,6, tutaj jeszcze troszkę cieplejsza. No, wykąpać się da, no ale wiecie o co chodzi, no nie po to tu przyjeżdżacie, nie po to się tu przyjeżdża, żeby się w takiej wodzie kąpać, w której się da, tylko żeby to było przyjemne. Pójdziemy na drugą stronę, tam zobaczymy w tym głębszym jeszcze relaks poolu tam i w brodziku, tam zawsze woda była najcieplejsza. To idziemy. Jest basen 1,60 m, 1,63 m. Dzisiaj pustki oczywiście, o tutaj widać jak pada deszcz, możecie zobaczyć. Nie jest to jakiś deszcz, który by był, no tutaj najcieplejsza, 24,6. Tak jak mówię, my się tu wczoraj kąpaliśmy, więc ona na pewno musiała mieć, no podobno, albo to cieplej było, bo ponad 25 pewnie było, no bo jednak się od wczoraj schodziła, no ale było przyjemnie, no. Gdzieś skąpaliśmy się tu, spluskaliśmy dobre 2 godziny, jednak nie 3, więc. A tak to wyglądało. No i jeszcze mam brodzik obok, który ma taką zaletę, że jak jest słońce, to on się po prostu mega szybko nagrzewa, także wyjdzie słońce. To się nagrzeje. No podobna temperatura. Taka sama nawet. 24,6. Dobra, zostało nam jeszcze morze. Chodźmy jeszcze zobaczymy nad morzem. No i tyle. Idziemy. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się zmierzyć tą temperaturę w tym morzu. Bo też są takie fale, że mogę mieć z tym jakiś problem. Ale spróbujemy. Coś tam może próbuje się słońce wyjść, przejaśniać, ale no cóż, no jest jak jest, także trzeba sobie z tym radzić oczywiście, z tą pogodą. No, falki niezłe dzisiaj, chociaż też nie największe jeszcze, bywały już większe. Na molo nie będę wchodził, przyznam, o nawet molo, zobaczcie, tutaj chyba to molo trochę fale zmyły, wow. To nieźle, bym powiem. To nieźle się tu dzieje. Skoro tak się stało. Dobra, podejdę bliżej do brzegu, spróbuję zmierzyć tą temperaturę. To w ogóle ile statków stoi. Ciekawe co na to robią. Wcześniej ich tu nie było. Spróbujemy. O, powiem Wam, dla Ciebie padła woda, nie jest? Zeszka, o. Dobra, przypłynęła fala, mierzę. 22,3 stopnia. I to przy brzegu, pamiętajcie, więc... Tam dalej pewnie jest trochę chłodniejsza, no ale i tak nikt się nie kąpie oczywiście. Nie ma warunków do takiej kąpieli, także tak to wygląda. Widzicie, taka jest rzeczywistość końcówka maja w Turcji w tym roku. Szok i niedowierzanie. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, za to, że komentowaliście, za wszystkie udostępnienia. Naprawdę myślę, że to była fajna przygoda, udana seria, że też wiem, że wiele osobom pomogłem z decyzją w pewnych momentach, no ale też niektóre pewnie trafiły na gorszą pogodę, także no takie jest życie. Nieprzewidywalna jest taka do końca ta pogoda i rzeczywiście ten maj jest najgorszy z tych 3 lat, w które my byliśmy w Turcji, a jak sama Agata powiedziała, no to i ona nie kojarzy takiej sytuacji przez 18 lat, także to jest jakiś wyjątkowa sytuacja. Jest około 19-20 stopni w cieniu, ten deszcz co chwilę popaduje, przestaje padać. Jeżeli chodzi o prognozy, no to jutro jeszcze ma być tak sobie, a już później prognozy mówią, że ma wyjść słońce, być lampa, pełne lato. Czy tak będzie? Tego Wam życzę, bo my właśnie już w środę mamy swój lot do Polski. Co nie znaczy, że tak powiem, że już kończymy z filmami, bo
oprócz tej pogody właśnie jeszcze będzie sporo filmów z hoteli, jakichś poradników i tak dalej, także zapraszamy, zostańcie z nami, bo na pewno jeszcze długi czas będziemy wrzucać filmy. Później o dalszych planach jeszcze na pewno opowiemy, porozmawiamy. W każdym razie nie będzie na pewno takiego momentu, że długo nic, tylko cały czas mamy tam jakieś pomysły, plany. Będziemy gdzieś wyjeżdżać, czy tak, czy siak. Trochę się podzielimy, że tak powiem. Ja trochę sam gdzieś pojadę, trochę Ewelina gdzieś sama pojedzie, ale o tym wszystkim już dowiecie się niebawem. Także dziękuję Wam po raz kolejny. Bardzo mi miło. Życzę Wam udanych wakacji w tym roku, szczególnie w Turcji, jeżeli tu zaraz przylatujecie. Dużo słońca. Trzymajcie się. Pozdrawiam.